Dobry wieczór. Nazywam się Tomasz Bączkowski. Jestem lekarzem Kliniki Bocian w Szczecinie. Jestem specjalistą ginekologii położnictwa oraz endokrynologii, jak i również zajmuję się w przeszłości embriologią kliniczną. Jestem certyfikowanym embriologiem przez ESHRE. W dniu dzisiejszym chciałbym się z Państwem przywitać i podzielić informacjami dotyczącymi rozwoju i oceny zarodków w procedurze in vitro. Ten temat jest mi bardzo bliski z uwagi na to, że wiele lat spędziłem jako lekarz, a zarazem jako embriolog i mogłem połączyć te dwie możliwości, zarówno oceny klinicznej, jak i również oceny embriologicznej tego samego działania, jakim jest rozwój zarodków, ich utworzenie, a następnie uzyskanie ciąży. Mając doświadczenie z tych dwóch jakby płaszczyzn, jestem w stanie więcej powiedzieć Państwu, jak i również jestem w stanie Państwu przekazać te informacje spojrzeniem dwóch specjalistów, zarówno embriologa, jak i również lekarza ginekologa zajmującego się niepłodnością. Jeżeli chodzi o rozwój i ocenę zarodków, to mamy tutaj do czynienia z procesem, który tak naprawdę zajmuje zaledwie kilka dni. Mianowicie cała stymulacja, uzyskanie ostatecznie w wyniku punkcji komórek jajowych, jak i również pozyskanie nasienia i jego preparatyka jest tylko początkiem tego procesu, który ma doprowadzić najpierw do zapłodnienia, po zapłodnieniu rozwoju zarodka, a po rozwoju zarodka i jego ocenie na poszczególnych etapach ma się przyczynić do wyboru najlepszego zarodka, który po przetransferowaniu, czyli podaniu go do jamy macicy, ma dać nam ciążę. Efektem tak naprawdę naszego leczenia jest uzyskanie ciąży klinicznej zakończonej urodzeniem zdrowego dziecka. Zdrowego dziecka o czasie. W związku z tym tak istotne i kluczowe jest to, żebyśmy te etapy zarówno wyboru zarodka, utworzenia tego zarodka potrafili prawidłowo interpretować, jak i również żebyśmy mogli wpłynąć na to, że przy odpowiednim wyborze będziemy mieli jak najwyższy sukces terapeutyczny, czyli najwyższą skuteczność, jaką można uzyskać z danej procedury in vitro. Jeżeli chodzi o kwestię zarodków, w chwili kiedy mamy oocyt, czyli komórkę jajową oraz mamy plemniki po preparatyce, przystępujemy do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. W Polsce mamy prawo, które ogranicza liczbę zapładnianych komórek jajowych do 6 w przypadku młodych pacjentek, u których nie przeprowadzono wcześniej więcej niż 2 procedur in vitro. W przypadku starszych pacjentek możemy tych komórek jajowych przeznaczyć do procedury więcej niż 6. To ma wpływ oczywiście na to, że powinniśmy w pierwszej kolejności dążyć do tego, że jeżeli uzyskujemy większą liczbę komórek jajowych niż zakładana liczba 6, to powinniśmy dokonać wyboru komórek jajowych do procedury in vitro takich, które dają nam największy potencjał rozwojowy i dają nam największą szansę utworzenia prawidłowego zarodka. Nie jest to też takie łatwe, gdyż oczywiście bazując na ocenie komórek jajowych wybieramy komórki jajowe dojrzałe i wyłącznie tylko takie możemy przeznaczyć do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, ale mając komórki dojrzałe, jeszcze powinniśmy dokonać wyboru, które komórki są lepsze. Oceniamy ich morfologię i wybieramy na podstawie pewnych cech morfologicznych, wyglądu cytoplazmy, wyglądu ciałka kierunkowego, jak i również innych elementów, obecności wakuoli, ziarnistości, tą komórkę jajową, która jest najbardziej prawidłowa. Następnie wybieramy plemniki pod dużym powiększeniem, i w tym momencie, kiedy wykonujemy procedurę in vitro, embriolog łączy dwie gamety, czyli komórkę jajową, jak i plemnika, razem ze sobą, uzyskując w ten sposób, dzięki zapłodnieniu pozaustrojowego metodą ICSI, czyli wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej, zarodek. W chwili, kiedy jest połączona komórka jajowa z plemnikiem, w tym momencie widzimy tylko tak naprawdę komórkę jajową. Dopiero po kilkunastu godzinach jesteśmy w stanie ocenić, co się z nią dalej dzieje. I teraz, jeżeli byśmy mieli popatrzeć na to, co się dzieje z zarodkami w ciągu tych pierwszych dni hodowli, hodowla trwa maksymalnie 6 dób, to mamy kilka kluczowych momentów, które służą do oceny zarodków. I mamy tak zwaną statyczną ocenę zarodków, którą dokonywało się od początku właściwie istnienia procedur zapłodnienia pozaustrojowego. I mamy też możliwość tak zwanej ciągłej obserwacji dzięki metodzie timelapse. W statycznej ocenie zarodków mamy kilka kluczowych momentów, które służą nam ocenie tych zarodków, a mianowicie z chwilą utworzenia zarodków, zarodki trafiają, czy z chwilą połączenia gamet, takie połączone gamety
trafiają do inkubatora w odpowiednim podłożu, na szalce, do inkubatora i są tam trzymane. Następnie około 16-18 godziny od zapłodnienia pozaustrojowego, czyli następnego dnia, zwykle rano, embriolog wyciąga taką szalkę z zarodkami i ocenia, czy są obecne zapłodnienia. W tym momencie widzi cechy zapłodnienia w postaci przedjądrzy. Prawidłowo zapłodniony zarodek czy zygota ma dwa przedjądrza prawidłowo zlokalizowane, z prawidłową symetrią, z prawidłowym ułożeniem ciałek kierunkowych względem przedjądrzy. Generalnie przedjądrza muszą mieć prawidłową morfologię. Jest wiele klasyfikacji, która temu służy i pozwala nam ocenić, który zarodek na etapie przedjądrzy jest prawidłowy. Na tym etapie wykluczamy zarodki, które mają 3 i więcej przedjądrzy. To są zarodki, które są nieprawidłowe pod kątem chromosomalnym, genetycznym, jak i również wykluczamy zarodki z jednym przedjądrzem. Mając następnie zarodki dwuprzedjądrzowe w tej ocenie, po ocenie morfologii jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest układ optymalny, suboptymalny, czy nieoptymalny, czy wręcz wadliwy, który należy uznać za nieprawidłowy zarodek, który powinien nie być przeznaczany do dalszej hodowli, gdyż ma nieprawidłowość chromosomalną w postaci właśnie tej trójprzedjądrzowości. I to jest pierwsza ocena, którą dokonuje embriolog w statycznej ocenie. W statycznej ocenie nie powinniśmy zarodków wyciągać z inkubatora zbyt często, w związku z tym niezbyt często dokonujemy tej oceny. Bo można byłoby oceniać oczywiście jeszcze w 24, 26 godzinie, czy jest obecny wczesny podział, czy go nie ma, ale to wiąże się z kolejną interwencją, jakim jest wyciągnięcie takiej szalki z inkubatora, narażenie go na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, środowiskowych, temperaturowych i niestabilność warunków. Należy przyjąć, że w statycznej ocenie zarodków i w statycznej hodowli zarodek powinien być jak najmniej wyciągany z inkubatora, żeby miał jak najbardziej stałe warunki. W drugiej dobie, w 44-48 godzinie, ponownie zarodki są wyciągane z inkubatora, oglądane pod mikroskopem i oglądamy, co się z nimi wydarzyło. W 48 godzinie zarodek powinien być czteroblastomerowy, czyli czterokomórkowy, może mieć 5 blastomerów, ale może mieć równie dobrze 3 blastomery, może mieć również inne uwarunkowania, które będą się wiązały na przykład z nierównością tych komórek, będzie miał na przykład nierówny podział blastomerów, nie będzie miał będzie miał fragmentację, czyli obecność fragmentów cytoplazmy, które nie należą do elementów komórkowych i znajdują się poza obrębem głównej masy komórek, czyli tych blastomerów. Może być obecne zjawisko multinucleation, czyli wielojądrzastości w obrębie blastomerów, jak i również inne wady lub nieprawidłowości, które możemy oceniać. Oczywiście naszym celem jest stwierdzenie w hodowli, że tu znajdują się prawidłowe zarodki z prawidłową dynamiką podziałów, z prawidłową symetrią komórek w tym zarodku, czyli blastomerów, bez obecności wielojądrzastości i bez obecności patologicznych zmian w obrębie cytoplazmy tych komórek. Jak mamy taki zarodek, który wygląda prawidłowo na etapie 4 przedjądrzy, czyli w drugiej dobie, to ten zarodek będzie oceniany zgodnie z klasyfikacją na liczbę blastomerów, czyli liczbę komórek i ta liczba komórek będzie 3, 4 lub 5 lub 6 lub 2, w zależności od tego, jaki status zastaniemy w danym momencie. Czyli idealny zarodek na drugą dobę to jest czteroblastomerowy, więc będzie miał zaznaczone jako pierwszy określnik cyfrę 4, a następnie będziemy oceniali, czy ma równe blastomery, czy ma fragmentację, czy ma zjawisko multinucleation, czyli wielojądrzastości. I na podstawie tego możemy określić, że zarodki mogą być idealnie równe, w sensie komórek w tym zarodku, następnie i symetryczne. Kolejnym etapem będzie brak obecności wielojądrzastości i brak fragmentacji. To taki zarodek będzie oceniony jako grade 1, czyli jeżeli będzie miał 4.1, to będzie to zarodek idealny, tak zwany top quality. Jeżeli się okaże, że mamy zarodek z pewnymi cechami fragmentacji lub z niewielką asymetrią blastomerów, to będzie to zarodek klasy średniej czy przeciętnej. Wobec tego będzie ten drugi przypis cyfrowy w postaci cyfry 2. Natomiast jeżeli będzie duża fragmentacja, wielojądrzastość lub bardzo nierówne blastomery, to wtedy taki zarodek określany jest jako słaby i w tym momencie będzie miał przypis w postaci literki 3.
Czyli zarodek idealny na drugą dobę to będzie 4,1, zarodek średni to będzie na przykład 4,2, słaby 4,3. Natomiast jeszcze jest bardzo ważne, że w odpowiednim momencie rozwoju zarodka powinien dany zarodek mieć odpowiednią liczbę komórek. I to jest jeden z najważniejszych elementów rozwoju zarodka. Czyli na drugą dobę, na 44, 48 godzinę, taki zarodek powinien mieć 4 blastomery. To, co widzimy w statycznej ocenie, to my widzimy jeden moment rozwoju zarodka. Zupełnie to inaczej wygląda w obserwacji ciągłej, timelapse'owej, o której powiem później. Kolejnym etapem oceny zarodka jest ocena w trzeciej dobie, czyli w 72, 68 godzinie, w zależności od tego, jak zostają przyjęte standardy danego laboratorium. I w tym momencie zarodek optymalny ma 8 blastomerów, ma równe blastomery, czyli komórki wchodzące w skład tego zarodka i nie ma fragmentacji lub ma znikomą fragmentację. Czasami wykazuje cechy kompakcji, czyli jakby takiego trochę zlewania się ze sobą komórek, co świadczy o tym, że ten zarodek ma wysoki potencjał i generalnie będzie wchodził w kolejne etapy rozwoju. Inne liczby blastomerów, 7, 9, 10, nie są patologiczne i też należy uznać je za prawidłowe, ale stanowią pewne odstępstwo od tego, czego się spodziewamy w określonej godzinie. Natomiast obecność fragmentacji większej lub dużej lub znacznej na pewno nie jest czynnikiem prognostycznie dobrym, jak i również nie jest prognostycznie dobrym tym, to, że na przykład w obrębie danych komórek wchodzących w skład zarodka mamy cechy wielojądrzastości, czyli widoczne kilka jąder w jednym blastomerze lub kilku jąder w kilku blastomerach. Taka sytuacja wiąże się oczywiście z gorszym rokowaniem dla rozwoju tego zarodka. Z punktu widzenia genetyki z większym ryzykiem aneuploidii, czyli zaburzeń chromosomalnych, ale generalnie taki zarodek, który jest nieprawidłowy, ma nieprawidłowy, nieczasowy rozwój lub ma dużą fragmentację, wielojądrzastość lub nierówne blastomery, jest narażony na zmniejszone ryzyko implantacji, a więc daje rzadziej ciążę. Więc to są istotne momenty, w których musimy się odnieść i na podstawie tego jesteśmy w stanie przewidywać potencjał rozwoju zarodka. To jest trzecia doba i potem następuje czwarta doba, w której zarodek zwykle jest oglądany, ale w czwartej dobie zasadniczo nie wykonuje się transferów i w czwartej dobie jest to stadium moruli, które jest bardzo trudne do oceny ostatecznie, z uwagi na to, że w stadium moruli mamy trudną liczbę komórek do policzenia, w zasadzie niemożliwą, mamy obecność kompakcji, która jest w większym lub mniejszym stopniu widoczna, możemy ocenić obecność fragmentacji, ale również ta ocena jest utrudniona. Czyli w stadium moruli w zasadzie niewiele nam to wnosi ta ocena, natomiast generalnie jest to czwarty dzień hodowli zarodków, który w tym momencie może być oceniony, ale nie wnosi klinicznie nam wiele, dlatego że kolejna ocena odbędzie się w piątej, decydującej dobie zarodka hodowanego z założeniem do piątej doby. W piątej dobie, jak oglądamy zarodek, to zarodek powinien być w stadium blastocysty. Stadium blastocysty natomiast jest stadium, który ma szereg różnych podtypów w zależności od tego, w którym momencie go uchwycimy. Blastocysty jedne się rozwijają szybko, inne się rozwijają wolniej, a gro zarodków przestaje się rozwijać i w stadium piątego dnia nie mamy blastocysty, nie mamy nawet moruli, a mamy zatrzymany zarodek, tak samo jak on wyglądał w trzeciej dobie, potrafi wyglądać w piątej. Nie podzielił się albo się rozfragmentował i w związku z tym w tym momencie mamy do czynienia z tak zwanymi zatrzymanymi zarodkami, które nie rokują na rozwój. Natomiast jeżeli się rozwija dalej, to tworzy właśnie albo wczesną blastocystę, albo kolejne jej etapy rozwoju poprzez blastocystę w pełni rozprężoną, aż do wylęgającej się czy wylęgniętej. I tutaj mamy różne klasyfikacje oceny z tych blastocyst, które się przyjęły. Z założenia blastocysty powinny być oceniane w systemie trójstopniowym, mianowicie oceniamy liczbę, jakby stopień rozprężenia blastocysty albo stopień jej zaawansowania, czyli od wczesnej blastocysty po kolejne etapy aż do blastocysty wylęgniętej. Ta klasyfikacja ocenia numer od 1 do 6. Następnie kolejna literka to są komórki węzła zarodkowego, która jest oceniana od 1 poprzez 2 aż do 3 i świadczy to o tym, ile komórek w tym węźle zarodkowym jest i jak on wygląda, jak jest on skompaktowany. I trzeci przypis cyfrowy,
też od 1 do 3 świadczy o komórkach tak zwanej trofoektodermy, z której również oceniamy. Liczba duża to jest 1, dużo drobnych komórek, które są prawidłowo ułożone. W przypadku drugim to mamy średnią liczbę komórek trofoektodermy. W trzecim mamy stosunkowo małą liczbę luźno ułożonych komórek trofoektodermy. I teraz zarodek idealny w stadium blastocysty to jest z wyższą punktacją, jeżeli chodzi o liczbę, powiedzmy stopień jej rozprężenia, a więc pierwsza cyfra na przykład 4, 5, a nawet 6, to jest zarodek bardzo dobrze rozwinięty jak na swój czas. Natomiast dobra numeracja drugiej i trzeciej cyfry to jest cyfra 1. 1 to znaczy dużo komórek węzła lub dużo komórek węzła lub trofoektodermy. Więc na przykład blastocysta w stadium 4-1-1 albo stadium 5-1-1 to jest tak zwany blastocysta top quality. I na tym ta ocena służy nam tak naprawdę do tego, żeby wybrać zarodek, który najlepiej rokuje na danie ciąży przy jej transferze. Trzeba wiedzieć, że jeżeli sobie weźmiemy blastocysty tak zwane top quality, a blastocysty nie powiedzmy najwyższej jakości, to będziemy mieli różnicę w zakresie implantacji, ale nie można skazywać zarodka piątej doby, która uzyskała stadium blastocysty nawet wczesnego stadium, na niepowodzenie. Tylko że trzeba wiedzieć, że szanse na przykład implantacji blastocysty takiej top quality może wynosić 50, a nawet 65% w zależności od uwarunkowań, na przykład wieku pacjentki, a u tej samej pacjentki zarodek słabej jakości, czyli blastocysta wczesna, bardzo wczesna, albo blastocysta bardziej rozprężona, ale z małą liczbą komórek węzła zarodkowego czy trofoektodermy, może być w tym momencie mniej skuteczna w implantacji i dawać odsetek ciąż na poziomie np. 25 czy 30%. W przypadku wątpliwości co do rozwoju blastocysty, takie zarodki hodowane są jeszcze kolejną dobę i w szóstej dobie jest ponownie dokonywana reewaluacja. Jeżeli ten zarodek trochę wolniej się rozwijał i w szóstej dobie tworzy blastocystę, czyli dalej się dzielił, taki zarodek może być zamrożony, gdyż daje nam ciągle potencjał i możliwość dania ciąży na całkiem wysokim poziomie. Tak mniej więcej wygląda statyczna ocena zarodków. Trzeba jeszcze powiedzieć, że istnieje bardzo wiele systemów oceny tych zarodków i tak jak przedstawiłem Państwu, system cyfrowy oceny blastocyst jest to najczęściej przyjęty system, ale mogą Państwo spotkać się z systemem oznakowań od 1 do 4 albo od 1 do 5, jeżeli chodzi o stopień rozprężenia blastocysty, jak i również o przypisy literowe A, B, C, jeżeli chodzi o węzeł zarodkowy i trofoektodermę. A to jest zarodek, w tym wypadku odpowiednik jedynki, B odpowiednik dwójki, C odpowiednik trójki, czyli w tym momencie odpowiednik tak naprawdę A to będzie zarodek dobry, a zarodek C będzie to zarodek słaby. I w tym momencie na przykład symbolika 3AA to jest równe 3-1-1, czyli zarodek wczesna dosyć blastocysta, ale w pełni już z wykształconą jamą, z wykształconym prawidłowo węzłem zarodkowym, z dużą liczbą komórek węzła, jak i również dużą liczbą komórek trofoektodermy. Tak więc mniej więcej przedstawiłem Państwu statyczną ocenę zarodków, jak wygląda to w przypadku, kiedy zarodki są umieszczane w inkubatorze i oceniane zaledwie tak naprawdę standardowo 4 razy, czyli w pierwszej dobie, w drugiej dobie, w trzeciej dobie i potem w piątej, ewentualnie w czwartej dobie ocena. I w ten sposób dokonujemy wyboru optymalnego zarodka, bazując na tylko tych kilku zmiennych, które uzyskaliśmy z tych krótkotrwałych obserwacji. Dzięki tak naprawdę rozwojowi techniki, która kilkanaście lat temu zaczęła wchodzić do laboratoriów bardziej prężnie, mamy możliwość tak naprawdę zainstalowania kamer, zarówno w inkubatorze, jak i również są inkubatory z zintegrowaną kamerą, w której mamy możliwość oceny zarodków w sposób ciągły, czyli tak zwany system ciągłej obserwacji time-lapse. To jest przełom, który dokonał się te kilkanaście lat temu, były pierwsze próby wprowadzenia tego w życie, a od kilku lat w zasadzie można powiedzieć, że stanowi prawie standard oceny zarodków, jak i również ich hodowli, gdyż daje nam pewne dodatkowe informacje i coraz powszechniej jest stosowany.
Będę chciał na samym początku Państwu pokazać krótki filmik dotyczący rozwoju zarodka. Filmik zajmuje dosłownie 20 parę sekund, a pokazuje jakby cały przebieg życia zarodka od chwili jego utworzenia, czyli od zapłodnienia pozaustrojowego, aż do momentu utworzenia blastocysty, czyli 5 dób w 20 parę sekund. Proszę zobaczyć ten filmik i następnie po tym filmie skupię się na kilku jakby kluczowych momentach rozwoju zarodka i powiem o odmiennościach i zaletach timelapsu w aspekcie oceny zarodków. Dobrze. Mam nadzieję, że Państwo zobaczyli film z rozwoju zarodka, który pokazywał, jak rozwija się zapłodniona komórka jajowa pojedynczym plemnikiem w procedurze zapłodnienia ICSI, czyli po ICSI docytoplazmatycznym wstrzyknięciu plemnika, taka komórka jajowa zaczyna się rozwijać dalej. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na to, co tam widzieliśmy, to w tym momencie mieliśmy pokazany film z rozwoju zarodka, w którym w te kilkadziesiąt sekund były pokazane różne momenty tego rozwoju. A więc to, co powiedziałem wcześniej Państwu, krótko, na zasadzie rozwoju zarodka w ocenie statycznej, to tutaj Państwo mają ogromną ilość klipów poszczególnych, które możemy odnieść. I gdybym miał powiedzieć, co może być oceniane, to przytoczę przynajmniej z 20 albo 30 różnych momentów, natomiast skupię się na kilku kluczowych. Natomiast teraz powiem, jak to wygląda. Patrzymy sobie na zarodek, który zaczyna start i w tym momencie pojawia się kilkunasta godzina, pojawiają się przedjądrze, następnie w kolejnym etapie mamy rozwój tych przedjądrzy, różne ich uwarunkowania, różne kształty, różnie one wyglądają, potem podział pierwszy, potem kolejny podział, mamy dwa blastomery, trzy blastomery, cztery blastomery, pięć, sześć, siedem, osiem, dalej tworzy się morula i blastocysta. I tak jak Państwo widzą, no to jest krótki filmik, blastocysta bardzo ładna, rozprężona w pełni, dobrze oceniona, natomiast co nam to daje? No my wiemy, że w piątej dobie jest ten zarodek ładnie wyglądający, ale teraz uzyskaliśmy dzięki temu filmowi obserwacji ciągłej tego zarodka kilka kluczowych momentów i możemy się wypowiedzieć, co nas tak naprawdę interesuje. I teraz się skupimy na poszczególnych etapach, które krótko opowiem. A więc mamy tak naprawdę w pierwszym momencie utworzenie przedjądrzy. Mamy przedjądrza, które powstają w wyniku zapłodnienia i aktywacji materiału genetycznego plemnika i komórki jajowej. Mamy ich odpowiednią morfologię, którą jak Państwo zobaczyli sobie w timelapsie, to widać, że te przedjądrza raz wyglądają inaczej, w innym czasie wyglądają zupełnie inaczej, czyli zmienia się ich morfologia w czasie. W statycznej ocenie my tylko tą morfologię przedjądrzy oglądamy raz. Mamy obserwację w 18 godzinie, wyciągamy przez moment i oceniamy, aha, optymalne, suboptymalne, nieoptymalne ułożenie przedjądrzy i ich kształt. Natomiast jak patrzymy w timelapsie, to patrzymy, że suboptymalne ułożenie i kształt przedjądrzy wyraz wygląda suboptymalnie, a za 15 minut wygląda optymalnie. Czyli to ma bardzo duże znaczenie i teraz my dzięki temu możemy wychwycić pewne rzeczy i stwierdzić, że ten zarodek jest prawidłowy lub mniej prawidłowy niż o nim sądziliśmy. Kiedy się pojawiają przedjądrze, nie jest może aż tak istotne, ale kiedy zanikają te przedjądrza, więc to jest bardzo istotna informacja, moment zaniku przedjądrzy, a następnie mamy kolejny etap, w którym dochodzi do pierwszego podziału. Pierwszy podział, czyli zygota, dzieli się na dwa blastomery i utworzy się zarodek dwublastomerowy. Wczesny podział, jeżeli dokona się to przed 24 godziną, to mówimy o wczesnym podziale, jest to prognostycznie bardzo dobra cecha. Tu zarodek dokonuje pierwszego podziału w 26 godzinie, więc nie miał tego wczesnego podziału, a więc nie miał tego jednego aspektu, który mógłby go wyróżnić. Następnie, jak mamy sobie patrzymy na ten zarodek dwublastomerowy, to widać, że tak, w pewnym momencie on ma dwa równe blastomery, nie ma fragmentacji, w innym momencie ma trochę fragmentacji,
I to pokazuje nam, że ten rozwój jest dynamiczny, więc jak my oceniamy zarodka jednokrotnie w jednym momencie, to możemy wyciągnąć mylne wnioski na temat nierówności blastomerów, czy nierówności, czy obecności fragmentacji. Potem jest kolejny etap trójprzedjądrzowości, który w tym momencie, czyli tak zwanego pierwszego podziału. W pierwszym podziale, drugim podziale. W drugim podziale mamy obecność trzech komórek. Trzykomórkowy etap powinien trwać w zarodku krótko. Jeżeli on będzie trwał zbyt długo, to taki zarodek ma mniejszą zdolność do dania implantacji, czyli zagnieżdżenia się. Ma mniejszy potencjał rozwojowy. Generalnie z założenia niesymetryczna liczba, nieparzysta liczba komórek w zarodku wiąże się z większym ryzykiem niepowodzenia w zagnieżdżeniu zarodka, jeżeli ten etap się przedłuża. Zarodek z parzystą liczbą komórek. Te momenty powinny być dłuższe czasowo, krótsze powinny być z nieparzystą liczbą blastomerów. Czyli jeżeli sobie tak patrzymy na to, to timelapse daje nam ogromne informacje. Potem jest zarodek czteroblastomerowy, czyli taki jak oceniany jest w drugiej dobie w metodzie statycznej. I patrzymy na ten zarodek, ale w timelapsie widać, że mamy tak. Ten zarodek raz jest czteroblastomerowy z równymi blastomerami, a w innym momencie jest troszkę fragmentacji. Więc też możemy wyciągać wnioski na temat rozwoju tego zarodka i ocenić, czy on jest prawidłowy, czy nieprawidłowy. Potem są kolejne etapy, patrzymy jak się rozwija, jak osiąga etap ośmioblastomerowy, czy on jest zarodkiem z równymi blastomerami, symetrycznymi, bez multinucleation, czyli wielojądrzastości, czy nie ma fragmentacji, czy ma tą fragmentację, czy fragmentacja w timelapsie trwała tylko przez moment, czy utrzymuje się przez cały czas. Potem jest stadium moruli, której w zasadzie nie oceniamy w metodzie statycznej i wchodzimy w etap blastocysty, która się rozwija stopniowo, powoli z wczesnej blastocysty do rozwoju blastocysty w pełni ekspandowanej, a nawet być może do wylęgania się czy całkowicie wylęgnięcia. Czyli timelapse, który Państwo obejrzeli przed chwileczką i zobaczyli Państwo parę screenów z tego filmiku, pokazuje nam ogromne możliwości, jakie daje nam współczesna technika i dzięki której możemy coś więcej powiedzieć na temat zarodków. Czy timelapse zmienił nasze spojrzenie na temat rozwoju zarodków? Na pewno dał dużo informacji. Na pewno jesteśmy w stanie wybrać zarodka w wyniku oceny metodą timelapse'ową w sposób jakby najbardziej celowany. Czyli z grupy zarodka jesteśmy w stanie wytypować ten, który się najlepiej rozwija. Jeżeli chodzi natomiast o inne aspekty, to możemy wyeliminować zarodek, który jest źle rokujący, który ma nieprawidłowość ewidentną, która mogła być niedostrzeżona w statycznej ocenie. Natomiast tak naprawdę timelapse nam daje możliwość określenia z grupy zarodków tych, które mają najwyższy potencjał, średni potencjał i niski potencjał rozwojowy, a więc na przykład preferencyjnie wtedy możemy dokonywać wyboru transferu zarodka pierwszego, najlepszego. Jeżeli nie wyjdzie ciąża, no to oczywiście wybieramy wtedy w przypadku kriotransferowanych zarodków kolejny, drugi, trzeci czy czwarty. A więc jak Państwo widzą, daje nam duże możliwości ta metoda, ale tak naprawdę uważa się ciągle, że dalej metoda timelapse i metoda statyczna są równoważne, jeżeli chodzi o pracę laboratorium embriologicznego. Natomiast co było próbowane dowodzić? Dowodzi się, że nieprawidłowy, niesynchroniczny rozwój zarodków obserwowany w timelapsie pozwala nam szacować, że dany zarodek ma większy lub niższy potencjał implantacyjny, ma większe lub mniejsze ryzyko występowania nieprawidłowości chromosomalnych. A więc daje nam sporo informacji i ciągle ta metoda jest doskonalona, coraz więcej wiedzy mamy na ten temat, dzięki czemu tak naprawdę wybór zarodka do transferu zdaje się być coraz łatwiejszy. Ale biorąc pod uwagę wszystkie te techniki rozwoju zarodków, oceny zarodków, musimy wiedzieć jedno. Na to, jakie są zarodki, ma wpływ najwięcej biologia, no i laboratorium. Oczywiście stymulacja, przygotowanie pacjentów, uwarunkowania kliniczne, praca laboratorium daje nam to, co uzyskujemy, czyli zarodki. Natomiast te zarodki dalej się rozwijają zgodnie z ich potencjałem biologicznym. I wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić, natomiast jesteśmy w stanie dosyć dobrze oceniać rozwój tych zarodków. Więc myślę, że Państwu przybliżyłem mniej więcej, jak wygląda ocena, rozwój zarodków w systemie statycznym, timelapse'owym, jak i również w tym momencie przedstawiłem Państwu ogólny zarys oceny tych zarodków,
A więc mniej więcej Państwo wiedzą, jak się odnosić do klasyfikacji, którą mogą Państwo spotykać zarówno w swojej praktyce jako pacjenci, jak i również czytając różne źródła, czy to będą naukowe, czy bardziej bym powiedział informacyjne, na przykład określonych klinik. W związku z tym warto się do tego umieć odnieść i wiedzieć, że jeżeli mamy zarodek określonej klasy w danym dniu, to żebyśmy Państwo wiedzieli, czy ten zarodek jest optymalny, suboptymalny, żeby Państwo wiedzieli, jakie zadać pytania embriologowi, lekarzowi prowadzącemu i jakie są związane z tym szanse, jeżeli chodzi o kwestię uzyskania ciąży. Jakość zarodka ściśle koreluje nam z szansą na ciążę i te informacje uzyskujemy dzięki ocenie, niezależnie czy to będzie metodą statyczną, czy oceną ciągu. Tak więc bardzo dziękuję Państwu najpierw za tą pierwszą część, którą się mogłem z Państwem podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Natomiast na ten moment chciałbym się z Państwem teraz podzielić informacjami czy doświadczeniem związanym z Państwa pytaniami.